Siemaneczko, z tej strony Tadek, jak mówiłem, jesteśmy pod miastem o nazwie Sanopea. No i ja sobie tutaj kładę oblężenie, nikomu nie wadząc, a tutaj gościu przybiega, żeby mnie bić. Nic mu nie zrobiłem, a oni chcą mnie bić. Chociaż nie wiem w ogóle, co oni sobie wyobrażają, że jak oni mnie rozbiją. No ale zobaczmy. No i co ty chcesz mi zrobić? Ja mam przewagę nawet taką w polu. Tak, wiem, że żyłem. Wiesz co, może byś do nas dołączył? Zostaw tych frajerów. Hmm. 43. A, nieefektywna. No dobra, najwyżej ich rozbiję. Nie żeby mi to tam jakoś przeszkadzało, chociaż podałoby mi się coś podwójnego, żeby spróbować jeszcze raz. Niestety nie będzie nic podwójnego, szkoda. Wszystko pykło. No dobra, będziemy walczyć do końca. Do ataku, panowie, w takim razie. Wciągnąłem teraz moda, który powoduje, że skille mają znaczenie, tak się przynajmniej nazywa. I powoduje on to, że nasze skille mają większy wpływ, punkty w sumie mi chodzi, na nasze umiejętności. Znaczy nie tylko nasze, tylko ogólnie bohaterowie są, powiedzmy, większe bonusy mają. Jeżeli powiedzmy mają tam 10 punktów, no to mają trochę więcej do danego skilla bonusu do obrażeń. Ale mam piechoty, kurde. Gdzie on jest? Akurat dobrze będzie przez wodę przechodził, to mam nadzieję, że zdechnie. Macie w ogóle czym, żeby zrobić na przykład mur tarcz? Jakbym chciał, chyba nie macie. No ale czekamy na niego. Aż niedługo idzie. Celowanie z łuku tak samo wygląda, mimo że niby mam większy bonus do celności. Gdzie on tam leci? O, no dobra, biegnie coś tam faktycznie. Że coś trafimy. O, on tam z tego co słyszy, to już strzela do naszych. O, konnicy ile tam ma. Nora, to nasza konnica przejdzie na tamtą stronę. Dobra, zaczynałem strzelać. O, ciach. A, czy ja wiem, czy te obrażenia są jakoś mocno zwiększone? O, ale w wodzie się zatrzymają tu. O, kawaleria jedzie. Ja wam kazałem nic klika chyba zrobiłem. Dobra, do przodu. Co oni uciekają? Chyba bohater od niego dostał.
A już piechota dotarła, tak więc. Coś tak dużo jeszcze go lata. Zastanawiam się, jak często na takim polu bitwy dochodziło, że swój swojego bił. I to zobaczcie, oni wszyscy takie te szarobure mają pancerze. Przez łeb dostał. No, jakieś pojedyncze widzę, jeszcze jednostki gdzieś tu śmigają. O, ściągnęli go. No i koniec, chyba to ostatni. Tak. Zwycięstwo. 0 martwych żołnierzy po naszej stronie. No dobra, idźcie do domu. Będę miał kogo zabijać później. Są jacyś dobrzy? O, tych możemy wziąć. Tych też. Tutaj jeszcze. Dobra, weźmy jeszcze tych. To zauważyłem, że nie więźniowie dopiero w tym momencie. Okej, okay, a więźniowie to tych na pewno weźmiemy. Legionistów. Kurde, trochę tego do wyboru tu jest. Nie, milicja nie chcę, po co mi milicja? Łucznik. O, konnica jak najbardziej. Ile mam miejsca jeszcze? No, jeszcze trochę. Tych tutaj. Też, bo to konnica, my konnicy chcemy sobie trochę nazbierać. No i dobra. Więcej nie będę brał, bo później będę się czołgał. Ktoś poziom dostał? O, fajnie. Konnice jak najbardziej na plus, ale koni nie mam, chyba widzę. A nie, zniknęło mi. No i dobra. No i dobra, kontynuujemy oczywiście jak najbardziej. O, ciach, ciach, ciach. Teraz niby więcej żyć mają. Już nie widzę tej różnicy. Niszczcie te jego machiny. Kurde, on ma tego w zapasie, widzę. Dlaczego podpisali pokój? Czemu ja na to wpływu nie mam? Nie, no super po prostu. Co, ja poziom dostałem czy co? Nie, to nie ja. Ja nic nie dostałem, tutaj ktoś? Czy po prostu znowu mnie oszukuje? O nie, ktoś coś tam faktycznie dostał. A, tutaj. Dobra. Ejku, no i to bez sensu, że mi armię rozłożyło. Dobra, to wiecie co ja zrobię w takim razie? Ej, nie, dobra, po prostu disband. No nic, nie zajmiemy tego w takim razie. A zielonych i gdzieś zajmować? Nie, to moi sobie chyba poradzą z zielonymi. Jeżeli zajdzie taka potrzeba walki, weźmie ekran, obróć. O, dobra. Ja chciałem do tego właśnie zajść, bo tam niby jest nasz brat, więc... Czy jest jakiś gościu niepoważny? Was jest 62.
Zabiję cię po prostu. Dupę mi tylko truje, no. Co on tu ma? Jeszcze pół wojska to ranni. Nawet nie biorę w tym udziału, moi. No. Tutaj coś? No i dobra. W ogóle w co oni się zamieniają? Skolder, weteran, brotwa. Dobra, weźmy ich. Dobra, idziemy dalej do tego zamku. Też mógłbym trochę sprzedać więźniów, bo 130 to jednak... Co, on nas tym durym nie zaatakuje? Czekaj, mam 14 więźniów. A, to milicja imperialna. Mogę go złapać, ale... No, tu widzę, gonią kogoś tam. Myślę, że oni akurat sobie poradzą. Zielonymi. Hej, chcesz się bić? No nie uciekaj, chodź. Twój kolega był na tyle głupi, że mnie zaatakował. Nie wiem dlaczego. Dobra, nie goni ich. Gra dała ma jakieś bugi. Moja ta wioska była atakowana przez moich ludzi, tak? No, chwilkę przerwy, bo zbliżamy się do miasta. Zobaczcie, no, tu moje karawany śmigają. Grubo widzę. Hajs, hajs, hajs. No właśnie, ty no, wiemy, dlaczego oni podpisali z nimi pokój. To w takim razie powinni mi coś dać za to. O, tego tysiaka zaraz dojadę w pojedynkę. O kurde, gdzie tu mają mało jedzenia. Dobra, to niby jest nasz brat gdzieś, chociaż nie pamiętam przynajmniej jak on się nazywa. Klany, nie. Królestwa. Imperium Kaladri, to jestem ja. I gdzie jest mój brat? Nogand. I on tutaj niby siedzi. Tak? Dobrze mówię? Tak. Hajknand. No to zobaczmy, wejdźmy do tawerny, no i dupa, ja go tu nie widzę. Z jakiś gościu. Może siedzi w tym zamku? Nie. Myślałem, że można go spotkać, a wychodzi na to, że chyba nie. O, tylko tak osy widzę, tutaj przyjechałem. W celach zwiedzania. To zaraz zobaczymy. Zaraz się sprzeda to, co nie potrzebuje. To jest lopszoty? Niby jest, to sobie zostawię jedną. Tutaj mam kliknięte wszystko, żebym czasami nie sprzedał niepotrzebnie czegoś. Co bym korzystał? O, to muszę ręcznie sprzedać, widzę. Dobra. Tutaj jedzenie jest kliknięte. O, czyli dobra. Będę mógł zaraz to wszystko sprzedać, ale jeszcze chcę zobaczyć w kuźni, czy może jakieś nowe elementy mógłbym się nauczyć. Nie. Czyli dziękuję bardzo. 106 tysięcy. O, 3 bańki już mamy, tak całkiem spoko. A zobaczmy może, czy coś tutaj jest super anickiego. Ta szabla jest jakaś super niby. O, tutaj widzę do walczenia z konia całkiem. O, weźmy sobie trochę tego. Chłopaki dawno nie mieli różnorodnego jedzenia. To tym bardziej weźmy. O, mięcha się przyda, piwo, napijmy się. No, jedwab. Jakieś pancerze tutaj, ciekawe. 36, 14, 14. Czy ktoś ma gorsze od tego? Chyba prawie każdy. Kto ma najgorsze, to dostanie. Dobra, zobaczmy. 32. Ty masz to. A to dostanie. Gdzie ona jest? Ty nie. Ty to dostaniesz. A, minimalnie lepsze od twojego. No ale mimo wszystko lepsze. Dobra. Coś jeszcze? Może te najemniki to jakieś fajne mają? Nie, nie mają.
Buty? Nie. Rękawice może, o. Nie, rękawice też jakieś bieda. O, to jest... Ja to sprzedałem. Kurde, nie zauważyłem. 47 tysięcy. No to bierz. Trudno. Mówi się trudno, że to sprzedałem. Nie zauważyłem. Taki legionisty ten fajny tutaj mam. No jest lepszy we wszystkim. Żona też ma lepsze. Czy ktoś ma gorsze niż to? Nie, to chyba pójdzie na sprzedaż. No dobra, masz to. To masz 6 gorzej. No i okej, okay, myślę. Myślę, że jest okej. Okay. Dobra, czyli tu mojego brata nie ma. Albo ja nie wiem, jak z nim zagadać. Nie by się tu wybrać, żeby kogoś bić. Że Sibir bym zajął. Albo może tutaj zajmijmy to, co tu jest. Raz, dwa, trzy miasta, w sumie i ten. Dobra, podjadę tam. I najwyżej coś tutaj wymyślimy. Ouu! No to nie, jedziemy do zielonych w takim razie. Bo widzę, że tam szaleją. Zielonym co można by tu zająć? Ten zamek i ten zamek w sumie. O kurde, Jalmaryc zajęli. Nie, dobra, to jedziemy ich tutaj trochę sprać. O, tutaj moi dostają punkty. Widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy w okolicy już i zobaczcie, jaki tu Bigos, ile tu woja biega jego. Dosyć dużo moich oddziałów rozbili po drodze, jak biegłem. No. W dupie mam, że on składa z to wojsko. Chodźcie tu, chamy, bo dziś mi lecicie, nie wiem gdzie. Mogłbym z wami w lesie nie walczyć, no ale jak nie mam wyboru, to nie mam wyboru. No bo czekaj, po drodze jeszcze zobaczę, czy może są tutaj coś chętni dołączyć. O, kawaleria się przyda jak najbardziej. O, nie było słychać pieniędzy. To ja garnizon taki zostawiłem. Kim ty jesteś w ogóle? W sumie to przydałby mi się gościu. No raz spróbujemy go przekonać. Zapiszmy. No chciałbym coś przedyskutować. Zobaczmy, 43. Coś może będzie za dwa jeszcze. O. O, udało się, super. Dobra, chcesz coś dostać? Więźniów może? Pieniądze? Sławę? Was jest dużo w sumie, więc się opłaca jak najbardziej. Aha, oczywiście się będziecie lać między sobą. Erogen, kim ty jesteś? Wow! No to nieźle macie tu ludzi w tym klanie. Glanis, Master Castle. A z nim też spróbuję. Przy tym nawet on nas lubi. Dobra, spróbuję z nim zagadać. Zapiszmy to. O, wow. Gdzie on jest? No nie gadajcie, że on tak szybko biegnie. Że jako dogonić nie mogę? No dobra, Rogo Ergeon do nas dołączył, nic nie chciał, mówi. Przyłączam się za nic. Dobra, to możemy teraz zbiegać i lać dalej ich. Wojsko stworzone. No, tutaj bijemy tych szczurów z jeziora. No, w sumie chodźcie, złapiemy go. Oddaj się, Lubin. Myślimy wojsko. Ode mnie nikt nie zginął, na szczęście. Jesteś moim więźniem. O, tych dwóch weźmiemy, reszta. Nie interesuje.
Dobra, to może ja sobie wojsko zrobię z tych, co są obok mnie żołnierzy. Dwaj. O, Shield Maiden moja. Zapraszam ciebie. No, ona jest 13 godzin, więc spoko, też może podbiec. Idziemy zobaczyć tutaj pod Jalmaris. Właśnie, ach właśnie, co dołączyło do nas? O kurde. W tym miejscu, nieźle. Te zamki prawdopodobnie padną szybko. Zaraz i tego, gdzie są. W ogóle ten zamek wzięli teraz przed chwilą. Więc też spoko. A ta konia, tak? Dobrze wam pokazywałem. Tutaj 47% Hasson ma. Okej. Zobaczmy, tak? A ta konia to była... Nie, Atration tu jest. A ta konia gdzie jest? A, tutaj zajęli zamek jeszcze. Dobra. Kolejny zamek. Krotor dostaje. Rezos Castle. Dobra. ...95, no może ktoś ich rozbije zaraz. Tu coś jest. Garnizon duży zostawili. Dobra, jesteśmy pod Jalmaris. Wybudowaliśmy machiny w postaci wieży i tarana i idziemy z tym, żeby się nic nie skończyło tym, że na przykład pokój podpiszą nagle. Dziwną sprawą jest to, że Rogon nas zostawił w trakcie oblężenia, przeszedł z powrotem na stronę zielonych. Co jest trochę dziwne. A rekrut dostał. Ciekawi mnie dlaczego przeszedł, bo ja rozumiem jakby gdzieś był i powiedzmy by gdzieś wtedy dołączył do nich. Ale no dosłownie stał z nami w armii i nagle z powrotem do zielonego. Wystrzelamy dom tam, zanim podejdą z tą wieżą. Głowę dostał. Zmiękczamy obronę. No, spróbujmy kogoś tam na wieży trafić. O, chyba za ciężko będzie. O, prawie. Dostał raz. No, dostał. No, tutaj spod wieży, no, spod tarana widzę, że pobiegł na wieżę. Kilku tam poszło rąbać wejście.
Pomóżmy tym naszym. A jak on się obronił tą tarczą? Sami ci widzę. Pierwszy levelowy prawie. O, skończyły się strzały. Idę na mur. W nogi dostał. O, strzały. O, zasłonił go. Następny. Dobra, idę zobaczyć na to tutaj. O! A się zahaczyłem. Dawać do góry, o jakie promienie były. A, z łuku chyba dostał od kogoś. Gdzieś tam chyba jeszcze dostali, ono chyba nawet go widzę. No, widzę, nasi polecieli tam już. Jeden gość się tam widzę skrył, 36 uciekło. No i załatwione, zamek jest nasz. No a ja wam pokażę tego uciekiniera. O, weźmy trochę tych najlepszych. Tu ulepszmy kilku. Mam kilku, chce się dołączyć, to zapraszam. Gdzieś coś takiego mi się właśnie naciska czasami. Wojsko 350. Nie, ja Marys mogę oddać. Mam tu jakieś zamku. Kto? Kasar dostanie. I wejdzie. O, i tutaj coś jeszcze. Drugi zamek. Oni gdzieś się zajęli, czy co? O kurde, to tyle zamków. Gdzieś to na tym widzę. Tak. Dawaj ten zamek, nie wejdzie, albo masz. Hasno go dostanie. Widzę, z nim musimy podbić trochę ten, żeby nas lubiał. Ale to później się tu zajmiemy. O, widzicie, jest tutaj właśnie. No nie wiem, czemu uciekł. Czemu nas zostawił. Zamki, które oni podbili. No, tutaj mamy w miarę bezpieczną już tą stronę. Tu na pewno to będzie trzeba zająć. Może sam im wypowiem wojnę później. Ale na dzisiaj to tyle. Trochęśmy odbili. Trochę straciliśmy. Ale myślę, że nie jest źle. W ogóle w rozrachunku zajmujemy kolejne ziemie. Zobaczmy. Dyplomacja. Mamy 12 tysięcy prawie żołnierzy, ale podobno stratę mamy. To nawet nie wiem, bo nie chcę się liczyć, ale ogólnie jakichś silnych klanów nie mamy. No ten jest silniejszy. Te dwa tutaj
Muszę z nimi podbić mocno. Zero. 43. No nic. To na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Siemaneczko!